Ja wczoraj byłem w Łasku przy jednostce wojskowej. No nie byłem w jednostce wojskowej, tylko koło niej. Ale mówiłem o tym, że ta jednostka lotnictwa współpracuje z Łaskiem, współpracuje z gminą, współpracuje z regionem i daje to bardzo dobre efekty. A jej możliwości w porównaniu z możliwościami Orlenu są bardzo niewielkie. A mimo wszystko efekty są. No tym bardziej powinien czynić to Orlen. Jest oczywiście firmą w skali polskiej wielką, znaczącą już dzisiaj w skali europejskiej, ale powinien zwracać także uwagę, i to wielką uwagę, na rozwój tego regionu. Właśnie jadąc tutaj zapytałem, czy Płock się zmniejsza, jak wiele innych miast w Polsce. No i tak, niestety się zmniejsza. Bo 132 tysiące mieszkańców jest 126. Niewielki spadek, ale jednak spadek. A Płock się powinien rozwijać. To były plany Wielkiego Płocka i to były plany naprawdę dobre, naprawdę potrzebne. Płock powinien być bardzo silnym ośrodkiem na Mazowszu. I można to uzyskać, ale we współpracy z Orlenem.